Witajcie ludzie, z tej strony Zdzichu, a my dzień sobie dobry. Znowu gramy w War Thunderga. Dzisiaj tak nas doleciało, aby pokazać sobie tryb symulacyjny. Czekaj, symulacyjny? No, symulacyjny. No bo już my troszkę lataliśmy i coś tam wiemy o tym. No i tu Paweł powiedz jakieś tam ten, na wstępie jakieś gówna dotyczące zarabiania w grze, jak ktoś nie wiedział. A, że ten, że no zarabia się w grze tak, że no lata się wszystkimi maszynkami, oczywiście ma się odznaczone auto naprawianie i się czeka, aż się same naprawia. Wyjebane. I tak właśnie się robi, no. I teraz jak mamy dużo czasu, to można sobie polatać na symulacjach. Może też ktoś zobaczy, jak się lata na tych symulacjach i będzie miał doświadczenie, żeby też samemu polatać sobie na symulacjach, bo symulacje są takie, że jeśli nie chce ci się grać, ale coś byś w międzyczasie porobił, to symulacje są dobre, bo po prostu startujesz sobie i długo sobie lecisz. Możesz w tym czas coś innego robić, nie wiem, na telefonie czy na czymś innym obok, albo altabować, chociaż to jest troszkę bardziej ryzykowne, bo no czasem ten samolocik jednak może jakimś magicznym cudem się rozpieprzyć. Ale no. Się zobaczy. Znaczy jak tam chce ta, nie? A to jest bardzo dobry tryb, bo kurde, odrzutowce też tak się szybko bada, że hej. Na arcade'ach to normalnie, nie wiem, no jak krew z nosa musiałem tyle misji rozegrać, żeby jedno gówno zbadać. To nie wiem, ile mi zeszło. A tutaj to z godzina bitwa trwa. Z godzinę jak nie więcej. No. I po prostu w międzyczasie coś innego robiąc, latałem sobie, bazę bombardowałem i tyle kurwa jak spowiebało się, że hej, ja myślę kurde, ale to szybko już parę rzeczy zbadałem na raz i tak, czy może tutaj ten, no, czy może jakaś mała mapa chyba. No jakaś coś mała mapa chyba się wydaje. No czy może tutaj ten... Już zapomniałem, o czym mówiłem. A wcześniej mieliśmy inne bombki. Bo tego. Bo samolot nie był ulepszony i nie miał wystarczającej mocy, żeby się wzbić z tą 3-tonówką, ale już się ulepszył i ma siłę się wzbić z 3-tonówką. Więc jest fajnie. I patrz ta jak się leci. Teraz jakby instruuj, jak startować mniej więcej każdym samolotem. Jak się startować? Wcześniej to musiałem tym troszkę tak, no, jak to się pierdolicz, że musiałem tam zakręcać troszkę, żeby, no, większy rozbieg mieć, ale tutaj nie muszę. I włączamy silniczek, ale najpierw to bierzemy moc na gdzieś tak, a w sumie to już 100%, chociaż na początek może tak z 50, żeby powoli się rozpędził, bo przy na przykład śmigłowych to bączek potrafi zakręcić się. A ten co odpierdala? Chyba też nie umie startować. O i kolejny. Co oni tak kurwa bokiem? No to boty czasem nie są. No to może boty są. Ja się wjebie w ciebie zaraz. Nie, na lotnisku się jest nieśmiertelnym, czy tam do... Pojebane. No i tutaj przy starcie często się pomaga sobie, oj, naciskając tester kierunku QE. No. Dobra, już można pełną pizdę. Nie wiem, czy czasem nie wystartuje przez to, że ten... Klapy start? Zaraz. O, tutaj ten widać ładnie. Prędkość troszkę pod kątem. Żeby taki jakby większy rozbieg mieć. Fajnie, że tu są większe liczby, to lepiej widzę. Bo zmieniłem na HD z Full HD, czy jak to tam. O, rozjebał się. Well to bad. I w górę. O, i lecimy. O, silniczki mocne to ciągną maszynkę. I chowamy podwozie i klapy. G i F. Ale to już pewnie każdy wie, kto gra. No i teraz patrzymy mapkę, gdzie my jesteśmy i lecimy tutaj. Więc to trochę zajmie.
Ale no. Do tego będzie albo cięcie, albo przyspieszenie w takich fragmentach, gdzie nic się nie dzieje. No, ale tu może jeszcze coś pogadamy. Nie wiem, no, widoki ładne i fajnie to wygląda, tak. Jeszcze jakby na joysticku grać, to kurwa, albo na joysticku i na tym, na VR-ze, to kurwa dopiero, tylko że jakby się tak grało, to by się przycisków nie widziało i nie wiem, jakby się sterowało tym wszystkim, nie widząc przycisków. Trochę problem by był, chyba że tutaj by się coś przytykało. O, już pilota nawet widać, bo tekstury zmieniłem. Czekaj, to się bierze. 6. Można tworzyć kokpit. No ale teraz to chyba nie bardzo. O kurwa. Zaraz mnie rozjebie. Skończyło się babce zranie w porcelanie. Ale mamy tylnego. No a może tylny coś zrobi. Ale wiesz, jak oni to mają duże, te mocne pociski, no to gówno zrobi tylny. A tylny? On czasem tu nie ma 23, czy co to? No ma 23. Ale co z tego? A czekaj, a szy czasem nie miał innych? Nie. 23 i 23. O kurwa. Samemu postrzelać? Gdzie on kurwa jest? U góry? Po lewej? O! Na razie mi go... Rozjebał się. Dobra, jesteśmy bezpieczni. Wystraszył go strzelec chyba. Weźmy. O! Po lewo bardziej. Bardziej, bardziej. Dobra, gdzieś pod tobą jest. Gdzie? O, jest, widzę. Oj, kurwa. I bum. I poszło. Dobra. O, coś zrobiłeś w gościu? No. Lewe skrzydło, to pewnie spadnie. Bo to taki pocisk, że... No, już 1/4 życia bazy została. I stanowisko przeciwlotnicze. Już ile ekspa. I teraz lecimy lądować. O ile nas ktoś nie rozpieprzy. Miejmy nadzieję. Ty, nawet szybko się doleciało. I co, silniki wyłączyć? No. No. Powiedz. Bo trzeba zwolnić, a to z daleka się zwalnia. Kurwa, i strzelał. Chuj jebany. Jebany debil. No, tak wygląda. Nawet do bazy nie wróciłem. Ale długie cięcie musiał być. Super. Ale głośno. No, jebnął po bębenkach. No i patrz, jakie te... zarobki. No, prawie się wyrównało. Jest optymalnie. No to jeszcze raz startujemy. Pyk, klapy. I nakurwiamy. A kurwa. O, zestrzeliłem chuja. Patrz, rozjebał się, bo go uszkodziłem. No i fajnie. Już na pewno na plus wyszedłem. To tam ten frajer, co za tobą leciał pewnie. Ta. Rozjebał się. Znając życie, pewnie próbował wylądować na lotnisku. No, pewnie ta. I się naprawić, ale był za bardzo uszkodzony. Tak, o kurwa i chuj. I dupa.
I zdobyliśmy fraga. No i bardzo dobrze. No najgorsze to jest wypatrywanie tej bazy. Czy to jest baza? O no. Powiedzmy. Tak. To jest baza właśnie. Kurde, najgorsze właśnie w tych symulacjach to jest wypatrzeć tą bazę. Bo jej praktycznie nie widać. No tragedia. I wyparowała. O, i stanowisko przeciwlotnicze też przy okazji rozjebane. Nice, nice. No i wracamy se. Może teraz w końcu kurwa pokażę, jak się ląduje. Mam nadzieję. O kurwa. O uwaga, uwaga. Chuj. No nic, szkoda, że go nie czerknęło. A w dupie mam, ląduje. Ale coś tam, dwa pociski wystrzeliłem. Zawsze coś. I strzelec. No i strzelec też coś zrobił. Czyli postrzelał, popyrkał se. O, mam nadzieję, że tam z przodu to nasz. Jest lotnisko. Trochę w prawo. Odbijemy. Oj, tak kurwa, no nie widać. Czy on nurkuje we mnie? Nie, chyba nie. W dupie. No, w dupie mam. Zresztą jesteś blisko lotniska, to go działa, rozwala najwyżej. Działa go rozkurwio. No. Oj, ty kurwa, musieli górę taką stawić przed lotniskiem. Downy jedne. No ale nic, dobra. Podchodzimy do lądowania. Mayday, Mayday, proszę o zezwolenie na lądowanie. Lotnisko numer... nie wiem. Te widzicie, samolot ląduje, nie? Znaczy nie mówi się Mayday, bo to jest ostrzeżenie. No, nie Mayday, tylko... Ląduje wieża, proszę o pozwolenie. Kuzwa, coś tu mi nie gra. A, bo to bardziej w prawo. O, 250. To wysuwamy podwozie. Klapy, kurwa, lądowanie. No, usiadłem? Nie. Ale już praktycznie. O kurwa, coś jest. Jest dobrze. A, dobrze jest. No. Tak się ląduje, proszę bardzo. Eleganckie lądowanie. I mógłbym być... No, jakbym leciał samolotem, to bym wylądował. Jest szansa, żeby się nie zginęło. No, jest szansa, żeby się nie zginęło. Troszkę ogarniam, tak jakby. No, i się naprawiamy. Tu uzupełnienia tych tamtych, nawet uszkodzony nie jestem, fajnie. Ciekawe, czy punkciki też daje za lądowanie. Fajnie by było. Tu w ogóle są jakieś śmigłowce. Tu też śmigłowcami można? Jest, nie wiem. Taka możliwość. Kurde, nie sprawdziło się mikrofonu, czy czasem nie buczy. Mam nadzieję, że nie. I pełna kurwa. I startujemy. Teraz lecimy na bazę numer w tym samym miejscu. Nie bezpiecznie wiem. Trochę, bo... No, blisko lotniska. Będzie trzeba szybko zakręcać. No, trzeba szybko zakręcać będzie. Po spuszczeniu się. No, chyba tam widzę ziomeczek ląduje. Coś dymi się trochę. Gdzie? O, tam. Oj, kurwa, ziomeczku. Chyba nie doleci. A nie. Leci. Ale kurwa. No. Podwozie wciągnięte, klapy podniesione, elegansior. I lecimy. Mogłem puścić mu te flary czerwone. To by popatrzył. O mój. Ja się rozbił. O, rozbił się. Chujowo.
jest baza. Dobra, skręcamy sobie delikatnie, kurwa. Delikatnie. Bum. Poleciała paka. I zakręcamy. No i fajnie. Później do tych daleko będzie trzeba. Szkoda, że jeszcze przeciwlotniczego gówna nie rozwaliłem. No ale cóż. Dobra. Patrz tak jak się ląduje. Like a boss. Jak profesjonalist. Kolejny raz i się nie rozjebie. Podwozie klapy. O kurwa, co się dzieje? A, lądowanie, no tak. Ja widziałem. Dobra. Powoli podchodzi. Cały czas sy naciskając. Kurwa, za mocno. Wyłączamy silniczek. Jest good. Bo chyba włączenie silniczka jeszcze więcej daje, nie? Nie. Mam nadzieję. Szkoda, że się nie da rewersa włączyć. No. Szkoda. Odwróconego ciągu nie ma. Proszę bardzo. Wylądowany. I weź przytrzymaj się. I popatrz się w lewo, w dół. Tu? Ach, girę na tym trzyma, to nic. Bo tam gdzieś, bo tam coś było, coś związane z hamowaniem i to zawsze... Kurwa, debilu jebany. Oho. A żeby zginął. Chyba się rozjebał. Nie szkodzi, ja się naprawiam. Ty, czy ja się palę? Dobra. Zdmuchnięte, dobrze, silnik wyłączony. O kurwa. A gówno mi zrobił. Się rozjebał. Ha, 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 ha. No i wystartuje mi, co? Koniec? No czy no, wystartujemy, my będziemy to powtarzać. O, w dupę. Świetnie. Cóż, nie wystartujemy. Ach, wam pewnie to ściszyłem, ale to nam strasznie po głośnikach jebło. No, w sumie to tyle na razie było. Co mieliśmy pokazać, to pokazaliśmy, że fajnie jest się pobawić symulacją. Ale jeszcze polatam. No, fajna symulacja jest, bo... Dużo doświadczenia idzie. Tam, gdzie jest w tabeli wyników nasz wynik doświadczenia czy coś. No, te 2500. To jest chyba razy 5? No, coś koło razy 5. Wcześniej razy 6 chyba nawet. No, mieliśmy wcześniej 4000. A wyszło 26. Czyli ile to razy? 5? Znaczy wyszło... 6. No, coś... 7. 6, 7 razy. No coś koło tego, także takie opłacalne jest pstrykanie, bo tylko najtrudniejsze są początki, żeby każdą maszynę inaczej ujarzmić, bo każda się różni od siebie. Inną się różnie ląduje albo startuje. No, spróbować migiem tam kolesia dorwać czy coś? Nie, nie ma sensu. No, także byłoby to tyle, dziękuję za obejrzenie, także z tego miejsca ludzie się będziemy z wami żegnać, więc subskrybuj, subscribe, górę, dobry komentarz, zapraszam i zachęcam was do oglądania moich innych filmików, z tego gry, gry, z tym się z wami żegnamy. Też się żegnam, cześć. No, do widzenia.